Witajcie. Dzisiaj chciałabym trochę opowiedzieć o optymizmie, pesymizmie i realizmie, ponieważ czytałam ostatnio fantastyczną książkę napisaną przez doktora Seligmana, który właśnie jest pionierem, jeśli chodzi o badania nad pozytywnością, psychologią pozytywną. I muszę wam wyznać, że jest to obszar, dziedzina psychologii, która mnie najbardziej interesuje, ponieważ psychologią interesowałam się od zawsze, ale dopiero od niedawna tak na poważnie. I właśnie psychologia pozytywna jest takim obszarem wiedzy, który pociąga mnie najbardziej. A więc o tym optymizmie, tak? Pesymizmie i realizmie. Oczywiście, jak możecie sobie wyobrazić, udowodniono, że optymiści lepiej sobie radzą w życiu, optymiści żyją dłużej, optymiści lepiej sobie radzą z niepowodzeniami, lepiej im się wiedzie i w ogóle mają lepsze relacje itd., itd. I to nie dlatego, że po prostu urodzili się optymistami, ponieważ oczywiście niektórzy ludzie mogą mieć tendencję do tego, żeby wyjaśniać sprawę w bardziej pozytywny sposób, a inni w troszkę mniej, ze względu na sytuację, okoliczności, w jakich się wychowali i po prostu uwarunkowania. Ale to nie jest coś, co jest nam dane z góry i jesteśmy przypieczętowani, że mamy myśleć tak, a nie inaczej i że po prostu, no ja już taki jestem, ja już taka jestem, więc nie będę tego zmieniać, bo tak zostało mi dane. Nad charakterem zawsze możemy pracować i nad swoim podejściem do życia też zawsze możemy pracować, więc to jest nasz wybór, czy chcemy myśleć pozytywnie, czy chcemy myśleć bardziej pesymistycznie. Oczywiście pewna doza pesymizmu jest potrzebna w naszym życiu, jak i realizmu, ponieważ bez tego nie da się funkcjonować w tym świecie i to też jest fajne, tylko to nie może być za dużo. Musimy umieć wybrać taką sobie granicę, gdzie jest dobrze i w harmonii tworzyć właśnie swoje reakcje i to co po prostu chcemy, żeby nas spotykało. Jeśli zechcemy nad tym pracować, zachęcam was do czytania właśnie takich książek doktora Seligmana albo o psychologii pozytywnej, których jest masa w internecie artykułów, informacji. Jeśli sami zechcecie studiować i studiować siebie samych i troszkę poprawić jakość swojego życia, a skoro oglądacie ten filmik, to wydaje mi się, że zależy wam na tym, ponieważ mi zależy, żeby wam było dobrze, wtedy mi będzie dobrze, ponieważ ja będę szczęśliwszym człowiekiem, kiedy wyjdę na ulicę i będę widziała, że ludzie też są z siebie zadowoleni, kiedy będę czuła, że każdy pragnie jakoś iść w dobrą stronę. Ponieważ no, niestety żyjemy w kulturze, która troszkę nas gasi, która jednak no, w Polsce jest tak, że lubimy narzekać. Lubimy widzieć ciemne strony różnych rzeczy i jesteśmy za bardzo realistami, za bardzo pesymistami. Brakuje nam troszkę tej pozytywności. Oczywiście może to być uwarunkowane naszą historią, historią naszych przodków, która została nam dana, dziedziczona itd., itd. Ale nie możemy cały czas, całe życie się tym usprawiedliwiać, ponieważ najwyższy czas przeciąć to. I to jest możliwe. Więc zachęcam was do tego, ponieważ fajnie by było, jakby każdy z nas troszkę nad sobą popracował i szedł przez każdy dzień z taką duszą na ramieniu, jak to się mówi. No i po prostu tworzył swoje szczęście, ponieważ to jest możliwe. Także zachęcam was do tego, bo musicie pamiętać i wiedzieć o tym, że to wy zawsze macie kontrolę nad tym, co wybieracie i to się nigdy nie zmieni. To się nigdy nie zmieni. Oczywiście nie jesteście w stanie kontrolować wszystkich swoich myśli, swoich zachowań, ponieważ będzie się zdarzało, że będziemy wracać do starych schematów, będzie się zdarzało, że będziemy reagować w stary sposób. Jednak nie gaście się wtedy, nie wątpcie, albo nie popadajcie w zwątpienie, może to lepiej brzmi, ponieważ to są tylko chwilowe momenty. Można bardzo łatwo wejść w stare, ponieważ to jest bardzo proste, ale to zależy od ciebie, czy tak bardzo naprawdę pragniesz, żeby żyło ci się tak, jak chcesz, żeby ci się żyło. Żebyś czuł się ze sobą tak dobrze, jak chcesz się czuć ze sobą. Więc jak już obudziło się w tobie takie gorące pragnienie, żeby to właśnie osiągnąć, to jesteś w stanie przejść przez to wszystko i pracować nad tym.
I oczywiście, tak jak powiedziałam, będą się zdarzały różne chwile zwątpienia, to jednak to nie są tylko chwile i nie pozwól, żeby one trwały długo. Nie pozwól, żeby one znowu zepsuły ci dzień, albo chociażby pół, albo nawet godzinę, bo to nie jest tego warte. Po prostu, to nie jest tego warte. Najważniejsze, jak ty się czujesz ze sobą. I tutaj już od razu zmierzam do następnej kwestii, ponieważ bardzo nam zależy na tym, żeby dobrze wypaść w oczach innych. I zależy nam na tym tak bardzo, że zapominamy tak naprawdę, co my chcemy. Ponieważ to się staje dla nas najważniejsze, bo żyjemy w takiej kulturze, tak nas wychowano i tak dalej, jak się pokażesz, i to jest bardzo ważne, jak się pokażesz, wykształcenie, pozycja społeczna, to co masz, jak wyglądasz i tak dalej, to wszystko oczywiście ma znaczenie w tym świecie, ale to się stało dla nas tak ważne, że my w pewnym momencie zapominamy, czy to my jesteśmy naprawdę, czy to my jesteśmy taką marionetką sterowaną przez innych, bo klepią nas po ramieniu i mówią, jak fajnie, jak super wyglądasz i tak dalej. Ty wiesz, że super wyglądasz, więc nie musisz dobrze się czuć, nie musisz oczekiwać tych pochwał. Jeśli naprawdę czujesz, że super wyglądasz z makijażem czy bez, w fajnych ciuchach czy bez. Oczywiście fajnie jest się dobrze ubrać i umalować i czuć się w tym fajnie, tylko jeśli robisz to dlatego, żeby się podobać innym, nie dajesz sobie poczucia takiej prawdziwości i możesz się w tym troszkę zagubić. Wiem, o czym mówię, ponieważ obserwuję, ponieważ sama też bardzo, bardzo lgnęłam do tego, żeby słuchać pochwał, żeby mnie poklepywano. Lubiłam słuchać komplementów i to też nie jest nic złego, tylko w pewnym momencie można się troszkę zagubić, bo zaczynamy tracić tą granicę. I w momencie, kiedy zaczęłam zastanawiać się nad tym wszystkim, zaczęłam wchodzić w to, co tak naprawdę mnie tworzy, kim ja tak naprawdę jestem. Ja zaczęłam dbać o to, żeby pielęgnować w sobie to, kim naprawdę jestem. Czyli osobą niezależną od tego, co mówią o mnie inni, niezrażoną na to, co mówią, która pragnie żyć swoim życiem, ponieważ wie, że to życie jest krótkie, przelatuje nam przez palce czasami w dzisiejszym zabieganym świecie, więc postanowiłam tworzyć, robić to, co lubię, popełniać błędy, podnosić się, cieszyć się, smucić i robić wszystko to, na co mam ochotę, przynajmniej w większości, ponieważ wiele rzeczy też robię, które wydaje mi się, że są takim chwilowym jeszcze etapem dla mnie do przejścia, ale jestem otwarta na wszystko, co do mnie przychodzi i ciebie też zachęcam i może ci to jakoś pomoże, te moje wywody, które są takie flow, spontaniczne. Życzę ci wszystkiego dobrego w dzisiejszym dniu. Dzisiaj jest poniedziałek, który 14 listopada. Tak, także Monday morning. Wszystkiego dobrego.